mamy bardzo dobrze wyszkoloną armię, aczkolwiek nie pięknie ubraną. Byli bardzo skuteczni w ataku, w rozpędzeniu wroga i w potyczkach wszelkiego rodzaju. Wyszewski wykorzystał swoją walkę, cofnął swoje oddziały na Tajlandii, które umożliwiło wycofanie swoich sił na Pragę. Rozpoczęła się druga faza bitki. Nastąpił zmasowany atak kawalerii na skrzydła wojsk powstańczych, dowodzonych przez pułkownika Wolana. Thank you.
został zmuszony się. Armia kozacka nieubłaganie nacierała na siły powstańcze. Kawaleria polska starała się otwierać swoje ataki ze wszystkich sił i możliwie dostępnymi środkami. Niestety, Rosjanie mieli znaczną przewagę sprzętu i szkolenia. Siła ognia po stronie rosyjskiej była miażdżona, zaczęła spychać powstańców. Około godziny 10 rozegrała się ostatnia faza bitwy na zalesionych pagórkach. Powstańcy znakomicie wystarczyć walkę z białą bronią wojsk Suworowych, pułkownika Suworowa. U godziny toczyła się zacięta walka na szable i bagnety. Kozackie nacierają cały czas na nasze oddziały powstańcze i spychają ich jeszcze dalej. Muszą, bo powstańcy się wycofują. Polska kawaleria atakuje kozaków w ostatnim swoim szalonym odwrocie.